Jesteś w związku i zastanawiasz się, czy warto zamieszkać razem? Jak długo trzeba czekać, żeby podjąć taką decyzję? O tym właśnie będzie w dzisiejszym wideo. Kiedy zakochujesz się ze wzajemnością i wchodzisz w nową relację, to nawet przez pierwsze 2-3 lata znajomości zarówno ty, jak i twój partner patrzycie na siebie przez różowe okulary. Idealizowanie drugiej strony jest więc czymś zupełnie normalnym, a przez to bardzo łatwo jest nie dostrzec tego, jaka naprawdę jest ta druga osoba. Nawet jeśli znajomi czy rodzina dają ci jakieś sygnały ostrzegawcze. Dopiero po upływie tego czasu związek zaczyna przechodzić w fazę dojrzałą i wtedy dużo wyraźniej widać nie tylko zalety, ale też wady partnera. Właśnie ze względu na ten efekt zdecydowanie lepiej jest poczekać co najmniej 2 lata i poznać trochę lepiej swoją dziewczynę czy chłopaka, zanim zdecydujesz się na większy krok, którego łatwo nie da się cofnąć, np. wzięcie ślubu, wspólnego kredytu na mieszkanie czy założenie rodziny. Jednak zamieszkanie razem w praktyce nie jest żadnym nieodwracalnym krokiem, zwłaszcza jeśli wprowadzacie się do mieszkania, na które nie braliście wspólnie kredytu, tylko jest np. wynajmowane albo już należy do któregoś z Was. Czy to w takim razie oznacza, że można zamieszkać ze sobą bardzo szybko? Na pewno nie sugeruję robić tego po pierwszej randce, ale jeśli oboje jesteście pewni swojego zaangażowania, ewidentnie coś do siebie czujecie, to nie ma też większego sensu zwlekać z tym krokiem. Zamieszkanie razem jest najlepszym sposobem na to, żeby stosunkowo szybko, głębiej się poznać. Jeśli tylko chodzicie na randki i widujecie się parę razy w tygodniu na kilka godzin, tak naprawdę każdy z Was wchodzi w pewną specyficzną rolę. Wyglądacie najlepiej jak się da i chcecie zrobić jak najlepsze wrażenie na drugiej osobie. Dopiero kiedy zaczynacie mieszkać razem i widzicie siebie przez większą część dnia, z makijażem i bez, w dobrym humorze i złym, to dopiero wtedy naprawdę dobrze możecie się poznać. Dużo łatwiej wtedy sprawdzić, czy rzeczywiście do siebie pasujecie i to pod wieloma względami. Jeśli w twoim partnerze są cechy, które na dłuższą metę są nie do zaakceptowania, to mieszkając z nim jesteś w stanie dużo szybciej to odkryć. Dużo łatwiej jest sprawdzić, czy rzeczywiście do siebie pasujecie i to pod wieloma względami. Jeśli w twoim partnerze są cechy, które na dłuższą metę są nie do zaakceptowania, to mieszkając z nim jesteś w stanie dużo szybciej to odkryć. Ale czy zbyt szybkie zamieszkanie razem może w jakiś sposób zaszkodzić związkowi? Tak, jeśli to ty masz cechy, które są irytujące, to twój partner może to łatwiej dostrzec i to może stanowić problem, z którym jednak prędzej czy później i tak musiałbyś się zmierzyć. Wspólne mieszkanie razem może też być dużym problemem, jeśli tylko jedna strona tego chce, a druga jest tylko do tego naciskana. W ten sposób na dłuższą metę możesz złamać równowagę uczuć między wami i osłabić uczucia swojego partnera. Nie jest jednak prawdą, że szybkie zamieszkanie razem sprawi, że od razu wpadniecie w monotonię i wasz związek rozpadnie się właśnie z tego powodu. Jeśli poważnie myślisz o swoim partnerze, to prędzej czy później i tak będziesz musiał z nim zamieszkać. A jest mnóstwo par, które mieszkają razem i które w żadnym wypadku nie narzekają na monotonię, bo świetnie organizują sobie czas i przede wszystkim stwarzają sobie wiele okazji do rozmów. Podsumowując, mieszkanie razem ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, więc jeśli tylko oboje czujecie, że chcecie ze sobą zamieszkać, to nie ma sensu z tym zbyt długo zwlekać. Natomiast zanim podejmiesz taką decyzję, zdecydowanie zachęcam Cię do rozwiązania zupełnie bezpłatnego testu, który pozwoli Ci sprawdzić, jakie Twój związek ma szanse na przetrwanie. Znajdziesz go na stronie jakzdobywać.pl. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to również do tego zachęcam. Dzięki temu trafisz dużo łatwiej na każdy kolejny mój film. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Robert Marchel.